Podsumował także minister Krzysztof Jurgiel. Podkreślił, że realizowana polityka władz to efekt wieloletniej strategii rolnej Prawa i Sprawiedliwości. Część jej założeń udało się zrealizować w pierwszym roku rządów. Jurgiel uważa, że jednym z większych osiągnięć resortu jest uchwalenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jak wskazuje, przepisy ułatwiają nabywanie i dzierżawę ziemi rolnej polskim rolnikom, a utrudniają podmiotom zagranicznym. Czyli uporządkowanie obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, likwidacja tak zwanych słupów, a także ograniczenie praktycznie do zera możliwości zakupu ziemi rolnej przez cudzoziemców. Jurgiel zapowiedział także dalsze działania na rzecz poprawy konkurencyjności małych i średnich gospodarstw rolnych oraz zjednoczenie krajowych inspekcji badających jakość żywności dostępnej w Polsce. Szef resortu wskazuje też, że w ostatnim roku udało się otworzyć na polskie produkty całkiem nowe rynki zbytu, a to zasługa aktywnej polityki na forum Unii Europejskiej oraz relacji z pozostałymi krajami. Doprowadziliśmy przez ten rok do podpisania kilku bardzo ważnych porozumień czy umów. Ta najważniejsza to była podpisana w czerwcu z Chinami w obecności prezydenta Polski Andrzeja Dudy i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. 5 porozumień, w tym bardzo ważne, jeśli chodzi o jabłka, podpisana umowa z Kazachstanem. Generalnie udostępniliśmy w tym roku 17 rynków rolnych. A wspomniany przez ministra prezydent zapowiedział, że będzie nadal wspierał rząd premier Beaty Szydło. Goszczący w Hajnówce Andrzej Duda także podsumował dotychczasową działalność gabinetu. Powiedział też, że ma wspólny cel z rządem, czyli pracę nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia jakość życia ludzi. Ja, proszę Państwa, współpracowałem z tym rządem przez ten pierwszy rok jego pracy i będę z nim współpracował nadal. Chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. W realizacji tego programu, z którym najpierw ja poszedłem do wyborów prezydenckich, a potem oni do wyborów parlamentarnych. Odnosząc się do zarzutów, że nie wszystkie obietnice wyborcze zostały zrealizowane, Duda tłumaczył, że program rządu został rozpisany na lata. Powiedział, że w ciągu roku rządowi udało się załatwić sprawy, których do tej pory w Polsce nikt jeszcze nie załatwił, a wymienił realizację programu Rodzina 500+, oraz programu bezpłatnych leków dla seniorów i podniesienie płacy minimalnej dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Do spraw pozostających do załatwienia prezydent zaliczył obniżenie wieku emerytalnego. W tej chwili w Sejmie praca trwa nad tą ustawą, której projekt ja złożyłem na początku swojej kadencji prezydenckiej. Jestem głęboko przekonany i taka jest też obietnica zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i większości parlamentarnej, że ta ustawa jeszcze w tym roku zostanie uchwalona i że wiek emerytalny w Polsce rzeczywiście zostanie obniżony tak, jak tego oczekiwała większość naszego społeczeństwa. Zwracając uwagę na obserwowany spadek bezrobocia i wzrost płac, prezydent wyraził nadzieję, że podejmowane przez rząd działania doprowadzą do stopniowego wzrostu poziomu życia Polaków. A o sukcesach, ale i o porażkach PiS-u oraz rządu Beaty Szydło rozmawiali na naszej antenie goście debaty dnia. Michał Karnowski z Tygodnika w sieci podkreśla, że bardzo dużą rolę dla rządu odgrywa Jarosław Kaczyński. Pani premier Szydło jest gigantycznym atutem tego obozu. Tak przecież nie można wykluczyć, że w momencie czy jakiegoś przesilenia, czy takiego poczucia, że potrzebna jest jakaś zmiana, no to Jarosław Kaczyński stanie na czele tego rządu i nikt nie jest w stanie się powiedzieć, nawet Jarosław Kaczyński, czy to nastąpi za pół roku, rok, dwa lata, a może dopiero od kolejnej kadencji, a może nigdy. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest w pewnej palecie wyborów i możliwości. Tego, że prezes Kaczyński stanie na czele rządu, nie wyklucza również Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika Przegląd. W moim przekonaniu będzie to taki moment finalny. To znaczy, że będzie to taka sytuacja, w której tylko Jarosław Kaczyński będzie mógł podtrzymać władzę, ale tej władzy nie będzie już na długo. A całą debatę dnia mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Projekt ustawy o komisji weryfikacyjnej w sprawie nieprawidłowości przy deprywatyzacji w Warszawie będzie projektem rządowym. Poinformowało o tym Beata Szydło na wspólnej konferencji z ministrem sprawiedliwości. Przede wszystkim ta komisja ma za zadanie, po pierwsze, wyjaśnić te bulwersujące i skandaliczne informacje, fakty, dojść prawdy, dać sprawiedliwość ludziom. Ale też z drugiej strony na mocy tej komisji chcemy właśnie przywrócić sprawiedliwość tym wszystkim, którzy zostali oszukani. Przez ostatnie lata rządów Platformy i PSL-u, również tutaj w Warszawie, kiedy Platforma bierze odpowiedzialność za rządzenie w Warszawie,
dochodziło do, jak się okazuje, skandalicznych kwestii. Komisja weryfikacyjna, zgodnie z zapowiedziami resortu sprawiedliwości, będzie miała większe uprawnienia, podobne do sejmowej komisji śledczej. Ziobro wyjaśnił, jakie uprawnienia będzie miała ta komisja i wytłumaczył, że nowy organ obok uprawnień właściwych dla jawnych komisji ma mieć także uprawnienia władcze. Minister podkreślił, że komisja, która powstanie na mocy ustawy przygotowanej przez rząd, będzie weryfikowała decyzje administracyjne, a nie wyroki sądów. Wprowadzamy organ prawny, który jest w pełni wpisany w ramy konstytucyjne państwa polskiego, który weryfikować będzie decyzje administracyjne, niezasadne, niesłuszne, wręcz rażące naruszenia prawa, często w wyniku przestępstwa, decyzje o zwrocie nieruchomości, a nie decyzje sądowe. Do tego jest odrębny tryb, możliwość wznowienia postępowania, no może być wznowione, ale tutaj jest oczywiście kompetencja po stronie sądów i my to szanujemy. Decyzje komisji będą podejmowane na drodze uchwały w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego. Aby decyzji komisji będzie przysługiwało odwołanie do sądu administracyjnego, wyjaśnił Ziobro. Powołanie komisji komentowali też polityk Sęszczew klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że to dobra decyzja. Oznacza to nieco dłuższe procedowanie, ale równocześnie na większą troskę, staranność, dbałość i szczegóły tego projektu. Więc ja myślę, że to na dobre mówić. Według posła Nowoczesnej Mirosława Suchonia PiS chce wprowadzić procedurę, która nie jest właściwa dla demokratycznego państwa prawa i to, że inicjatywa rzeszka rangę projektu rządowego nie ma żadnego znaczenia. Pan minister Ziobro próbuje zrobić coś, co można nazwać sądem ludowym. Uważamy, że takie sądy ludowe absolutnie nie sprzyjają przestrzeganiu przepisów państwa prawa. Zdajemy sobie sprawę z dotychczasowej praktyki, że rządowe projekty są przygotowane również bardzo niekompetentnie. Konsultacje w praktyce wygląda to w ten sposób, że przychodzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, komunikują, co mają do zrobienia w tych projektach i wychodzą. Poseł PiS Michał Dworczyk uważa jednak, że w obecnym porządku prawnym nie ma możliwości szybkiego rozwiązania problemów reprywatyzacyjnych, które od lat w stolicy narastały. Zadał, że aby naprawić zło i pomóc osobom poszkodowanym, trzeba działać sprawnie. Droga przez prokuratury i sądy byłaby bardzo długa. Stworzymy organ, który będzie mógł wydawać decyzje administracyjne zmieniające zapadłe decyzje w sprawie zwrotu nieruchomości. Przypomnijmy, że tak zwaną reprywatyzację warszawską były zamieszane bardzo różne środowiska, byli tam i prawnicy i wszystko wskazuje na to, że niektórzy sędziowie. W związku z tym wydaje się, że stworzenie takiej ekstraordynaryjnej komisji weryfikacyjnej w tym wypadku jest najlepszym rozwiązaniem. Z kolei w opinii Jana Grabska z Platformy Obywatelskiej nie ma większego znaczenia, czy ta regulacja zostanie przygotowana w rządzie, czy też przez posłów. Ważne jest jego zdaniem, by jak najszybciej powstała ustawa reprywatyzacyjna. To dzisiaj nie ma znaczenia. Przede wszystkim komisja weryfikacyjna nie będzie w stanie załatwić problemu reprywatyzacji. Bez przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej nic się nie zmieni. Oczekujemy profesjonalnego działania prokuratury, CBA, współpracy z ratuszem, z panią prezydent i przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej, która wprowadzi jasne reguły, żeby nigdy w przyszłości takie podejrzane sytuacje nie miały miejsca. Polskie Stronnictwo Ludowe jest za przygotowaniem ważnych projektów ustaw przez rząd, bo, jak powiedział rzecznik klubu PSL Jakub Stepaniak, w przeciwieństwie do projektów poselskich, wymagają one licznych konsultacji, w tym społecznych, i są lepiej przygotowane. Nie wiem, czy PiS zdaje sobie z tego sprawę, ale to była sugestia, którą podnosiło PSL, żeby był to rządowy projekt. Natomiast pozostaje pytanie, co się za tym kryje? Bo jak wiemy doskonale, diabeł tkwi w szczegółach i dzisiaj akurat w rok od wyborów można pokusić się o taką analizę, że wiele albo właściwie większość rzeczy, których rząd PiS-u się tknął, to zepsuł, więc oby nie było tak z tą komisją. O pracach nad projektem ustawy w sprawie reprywatyzacji poinformowali w ubiegłym tygodniu Zbigniew Ziobro oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, ale wówczas nie było jeszcze jasne, czy będzie to projekt rządowy, czy też poselski. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tegorocznego budżetu. Dzięki temu środki z kasy państwa będzie można wykorzystać na wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników. Refundacja środków nastąpi na początku przyszłego roku z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Nowelizacja umożliwi przekazanie z budżetu na dopłaty niemal 9 miliardów złotych, a to z kolei umożliwi wypłaty zaliczek w wysokości 70% pełnej płatności. Przypomina o tym wiceminister rolnictwa Jacek Bogłowski.
Łącznie będzie to wypłacone prawie 10 miliardów. Tą kwotę zwiększamy kilkukrotnie i dzięki temu będzie możliwość wypłacenia tych zaliczek. I nowum to będzie też takie, iż zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy. Dopłaty bezpośrednie będą przysługiwały ponad 1 340 000 rolników, a ich wypłata ruszyła już w ubiegłym tygodniu i ma potrwać do końca listopada. Rekordowo niskie bezrobocie we wrześniu wyniosło 8,3%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To lepsze dane niż wynikało z wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w porównaniu z sierpniem. Liczba osób bez pracy spadła o 0,1 punktu procentowego, a licząc rok do roku o 1,4 punktu. Prezes GUS dr Dominik Rozkrót powiedział, że w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem Pomorskiego, gdzie utrzymała się na niezmienionym poziomie. Najwyższe spadki obserwujemy w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, w lubuskim. W ogóle są to województwa, które tradycyjnie były najbardziej obciążone tym zjawiskiem bezrobocia strukturalnego. Szef GUS dodał, że w Polsce zmieniła się struktura bezrobocia. Wcześniej przez wiele lat województwami, które były najsilniej dotknięte, były warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Teraz warmińsko-mazurskie pozostało w grupie najsilniej dotkniętych. Mam jeszcze kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Niemniej jednak tendencje są jak najbardziej pozytywne w tym zakresie. Jak komentował w Pulsie Gospodarki Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej, rzeczywiste dane z rynku pracy są jeszcze lepsze. W ocenie gościa Polskiego Radia 24 bardziej wiarygodnym wskaźnikiem bezrobocia są bowiem dane Eurostatu. Według tych w naszym kraju bez pracy pozostaje mniej niż 6% dorosłych Polaków. Te publikacje co miesiąc danych o bezrobociu mierzonym rejestracją w urzędach pracy zawsze podnosi ciśnienie, albowiem jest to wynik zafałszowany. Ja wolę jednak metodę BL-owską, która jest bliższa prawdy i pokazuje, ile tak naprawdę osób chce pracować, a tutaj ten wskaźnik jest o ponad 2% niższy, co zresztą słychać na wielu spotkaniach z przedsiębiorcami, w zasadzie już w tej chwili we wszystkich regionach Polski, że brakuje rąk do pracy i to w bardzo wielu zawodach. Zdaniem Tomasza Kaczora z Banku Gospodarstwa Krajowego w kolejnych miesiącach możliwa jest stabilizacja poziomu bezrobocia na obecnym poziomie. Tego miejsca na spadek nie ma już dużo, nie dlatego, że gospodarka będzie zwalniała, tylko że coraz mniej z tych osób, które pozostają na bezrobociu, jest zatrudnialna w ogóle. Powoli zbliżamy się chyba do granicy w polskiej gospodarce, gdzie nowi pracownicy nie będą już pochodzić z bezrobocia, będą pochodzić albo z osób nieaktywnych zawodowo, co spowoduje, że taka osoba włącza się jednocześnie do osób pracujących i do całej siły roboczej, w związku z czym nie wpływa to na stopę bezrobocia. Więc spadek stopy bezrobocia tak, ale raczej krótkookresowy. Z kolei Marek Kłoczko przekonywał na naszej antenie, że poziom bezrobocia w Polsce może być jeszcze niższy. Uważa się powszechnie, że tak bezrobocie około 4% jest bezrobocie naturalne, prawda? Ja mówię w tej chwili o wskaźniku metodą BL-owską. Natomiast jeżeli popatrzymy na wskaźnik zatrudnienia, no to Polska jest jeszcze daleko od niektórych krajów. Czyli jakby rezerwa jest bardzo duża i myślę, że przy wzroście gospodarczym, który jednak będzie się utrzymywał, no to te ssanie, mówiąc kolokwialnie, na pracowniku będzie. Jak podkreślił w Polskim Radiu 24 Tomasz Kaczor, coraz lepsza sytuacja na rynku zatrudnienia będzie się też przekładała na coraz wyższe płace. Płace będą rosły. To jest podręcznikowy, tak jak uczą na studiach ekonomicznych na pierwszym roku. To jest przykład, w którym pracownik ma siłę, pracownika jest mało i trzeba będzie za niego drożej płacić. I z całą serią konsekwencji dla polskiej gospodarki, która relatywnie będzie jednak troszkę mniej konkurencyjna. Tak jakby chcemy przejść do konkurencji na zupełnie innym poziomie i z tego względu aż tak strasznie mnie to nie martwi. Według GUS-u liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła we wrześniu 1 324 000 osób. Rok temu było ich o 215 000 więcej. A systematycznie spadające bezrobocie sprawia, że pracodawcy coraz częściej narzekają na brak pracowników. Bardzo chętnie sięgają więc po osoby zza naszej wschodniej granicy, zwłaszcza po Ukraińców. Jak podkreślał Łukasz Komuda z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ułatwieniem są uproszczone procedury. Ukraińcy mogą pracować przez 6 miesięcy w roku na podstawie oświadczeń złożonych przez polskiego pracodawcę. W szeregu branży, w rolnictwie czy w ogrodnictwie, przede wszystkim na budowlance, ci Ukraińcy znajdują zatrudnienie. Ukrainki opiekują się dziećmi, pomagają w domach. Wykonują przeważnie niestety prace o niskich kwalifikacjach, niskopłatne, ale oczywiście część napływających
Ukraińców to są fachowcy i oni znajdują miejsce zdecydowanie lepiej płatne. Napływ Ukraińców do Polski wynika nie tylko z tego, że u nas brakuje pracowników, ale też sytuacji na Ukrainie, zwraca na to uwagę Łukasz Komoda. Oprócz tego, że jest wojna, która powoduje szereg różnego rodzaju perturbacji w tamtejszej gospodarce, duże bezrobocie, ale przede wszystkim mają bardzo wysoką inflację i wynagrodzenia, które nie nadążają za tą inflacją. Jeżeli się popatrzy na to, co może kupić Ukrainiec za swoją średnią miesięczną pensję, to jest często dwukrotnie mniej niż to było 3-4 lata temu. Ta sytuacja ekonomiczna się zdecydowanie pogorszyła i oni przyjeżdżając do Polski, nawet pracując na płacę minimalną, poprawiają niemalże dwukrotnie swój portfel, to co mogą sobie kupić. Nie wiadomo dokładnie, ilu Ukraińców pracuje w Polsce. Szacuje się, że jest ich około 1 000 000. Wzrastają nakłady na badania i rozwój w Polsce. Z danych GUS-u wynika, że w roku ubiegłym wyniosły ponad 18 miliardów złotych, czyli były wyższe o blisko 12% niż w roku 2014. Po raz pierwszy ich udział w stosunku do PKB wyniósł 1%. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót mówi, że od kilku lat w Polsce obserwowany jest wolny, ale systematyczny wzrost tej relacji. W jego ocenie daje to nadzieję na poprawę pozycji Polski w rankingach innowacyjności. W 2015 roku po raz pierwszy osiągnęliśmy wskaźnik na poziomie 1%. Wyszło to akurat równo 1%, przy czym kiedy spojrzymy na te wartości nominalne, to obserwujemy dość istotny wzrost nakładów wewnętrznych, bo to jest blisko 2 miliardy w stosunku do roku poprzedniego, więc ta statystyka jest bardzo pozytywna. Należy się z tego bardzo cieszyć, że takie wzrosty następują. Według założeń unijnych docelowy poziom nakładów na badania i rozwój w stosunku do PKB to 3%. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rosa Radom przegrała na wyjeździe z łotewskim Ventspils 53-74 w meczu drugiej kolejki grupy C koszykarskiej Ligi Mistrzów. Oba zespoły mają po jednym zwycięstwie i jednej porażce. W następnym meczu w środę 2 listopada Rosa podejmie niemiecki Baskets Oldenburg. Liderka rankingu tenisistek Angelika Kerber pokonała rozstawioną z trójką Rumunkę Simonę Halep w meczu grupy czerwonej turnieju WTA Finals w Singapurze. To drugie zwycięstwo Niemki polskiego pochodzenia, które jest bliska awansu do półfinału. W drugim wtorkowym spotkaniu tej grupy Amerykanka Madison Keys pokonała Słowaczkę Dominikę Cibulkową. Pierwszoligowe Wigry Suwałki i Bytowia Bytów są o krok od awansu do półfinału piłkarskiego Pucharu Polski. W pierwszych meczach Wigry wygrały na wyjeździe 2-1 z występującym na co dzień w trzeciej lidze GKS Jastrzębie, a Bytowia pokonała u siebie także 2-1 piąty zespół Ekstraklasy Arkę Gdynia. W trzecim wtorkowym spotkaniu Lech Poznań zremisował z Wisłą 1-1. W środę w ostatniej parze zmierzą się występująca w drugiej lidze Puszczanie Połomice i Pogoń Szczecin. Rewanże zostaną rozegrane 29 i 30 listopada. Sensacja w piłkarskim Pucharze Niemiec. Bayer Leverkusen odpadł, przegrywając w drugiej rundzie po rzutach karnych z występującym w trzeciej lidze Sportfreunde Lotte. Z rozgrywkami pożegnał się też inny zespół Bundesligi Freiburg, który uległ drugoligowemu Sandhausen także po rzutach karnych. Dziś swoje spotkania rozegrają m.in. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego oraz Borussia Dortmund Łukasza Piszczka. Rywalami będą FC Augsburg i Union Berlin. Liverpool wyeliminował Tottenham Hotspur z Pucharu Ligi. W 1/8 finału The Reds zwyciężyli u siebie 2-1. Awansował też Arsenal Londyn, wygrywając z występującym w drugiej lidze Reading 2-0. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w środowy wieczór. Nie żyje Carlos Alberto Torres, piłkarski mistrz świata z 1970 roku z reprezentacją Brazylii. Jeden z najlepszych prawych obrońców w historii. W finałowym meczu mundialu w Meksyku strzelił ostatnią bramkę, a Canarinhos wygrali z Włochami 4-1. Jego nazwisko znalazło się na liście 100 najwybitniejszych piłkarzy wszechczasów, którą stworzył Pele. Torres grał m.in. w brazylijskich zespołach, występował też w amerykańskim New York Cosmos. Po zakończeniu piłkarskiej kariery pracował jako trener. Oprócz wielu klubów we własnym kraju prowadził reprezentacje Omanu i Azerbejdżanu, a następnie został ekspertem telewizyjnym. Carlos Alberto Torres zmarł na zawał serca, miał 72 lata.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Parlament Europejski domaga się wprowadzenia stałego systemu kontrolowania praworządności w państwach członkowskich Unii. Raport i rezolucję przygotowaną przez holenderską liberał Sophie Die Welt poparło 505 posłów, 171 było przeciw, a 39 wstrzymało się od głosu. Ze Strasburga Andrzej Geber. Zdaniem posłów potrzebny jest stały system kontroli przestrzegania zasad demokracji i rządów prawa w Unii. Uważają oni, że przepisy powinny wypełnić lukę, jaka istnieje między monitorowaniem państw kandydujących, a brakiem takiego systemu wobec państw członkowskich. Parlament proponuje, by Komisja Europejska we współpracy z zespołem niezależnych ekspertów sporządzała co roku sprawozdanie oceniające wszystkie państwa członkowskie. Zgłaszałaby na tej podstawie propozycje zaleceń dla poszczególnych krajów, m.in. dotyczące realizowania trójpodziału władzy, wolności i pluralizmu mediów, czy dostępu obywateli do organów sprawiedliwości. Zdaniem poseł Barbary Kudryckiej z PO stanowisko parlamentu jest wołaniem o skuteczne działania instytucji europejskich wobec najpoważniejszych naruszeń. Przeciwny rezolucji poseł Kazimierz Ujazdowski z PiS uważa, że Rada Unii ma prawo oceny naruszeń ze strony poszczególnych państw. Zdaniem posła należy unikać działań bez podstawy prawnej, a takimi są zgłoszone propozycje. Na początku roku w Polsce i krajach bałtyckich zostaną rozmieszczone wojska NATO. Szef sojuszu powiedział, że odbędzie się to zgodnie z postanowieniami szczytu w Warszawie. Jens Stoltenberg mówił o tym w przededniu spotkania ministrów obrony państw NATO. To będzie pierwsze spotkanie na szczeblu ministerialnym po warszawskim szczycie, który, przypomnijmy, odbył się na początku lipca. To wtedy postanowiono, że do Polski i krajów bałtyckich zostaną wysłane 4 wielonarodowe bataliony sojuszu, liczące około 1000 każdy. Sekretarz generalny NATO powiedział, że to realizacja strategii wiarygodnego odstraszania. Not to provoke a conflict, but to prevent. Nie chodzi tu o to, by prowokować konflikt, ale by mu zapobiegać. To konkretny dowód, że NATO może i wyśle 1000 żołnierzy, by wesprzeć sojuszników, i to także jasna demonstracja współpracy transatlantyckiej. Zgodnie z postanowieniami warszawskiego szczytu, zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich, za natowskie bataliony będzie odpowiadać jedno państwo. W naszym kraju wiodącą rolę będą odgrywały Stany Zjednoczone. Wielka Brytania będzie z kolei odpowiadać za batalion w Estonii, Niemcy za Litwę, a Kanada na Łotwie. Na drogach obwodu grodzieńskiego Białorusi ustawiane są znaki informujące o zasięgu strefy bezwizowej. Od środy turyści będą mogli przyjeżdżać bez wiz do Grodna i na białoruski odcinek kanału Augustowskiego na okres do 5 dni. Wystarczy w biurach podróży wykupić odpowiedni dokument turystyczny. Włodzimierz Pac. Na słupach stojących przy drogach w obwodzie grodzieńskim pojawiły się żółte tablice z czarnymi napisami. Uwaga, granica obszaru bezwizowego. Na pierwszych tablicach polskie słowo obszar zostało napisane z błędem literowym. Na każdej tablicy napisy wykonane są w trzech językach: po polsku, angielsku i rosyjsku. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że właśnie w tych językach najczęściej porozumiewają się turyści odwiedzający grodzieńszczyznę. Michał Partnoj, wiceminister sportu i turystyki, powiedział, że po wprowadzeniu ruchu bezwizowego powinna wzrosnąć liczba turystów odwiedzających Grodno i białoruską część kanału Augustowskiego. Dodał, że Białoruś zamierza współpracować z Polską w promowaniu kanału Augustowskiego i Puszczy Białowieskiej na zagranicznych rynkach turystycznych. Grecja, pogrążona w kryzysie, otrzymała kolejną pożyczkę w wysokości 2 800 000 000 euro. Na przekazanie tej sumy zgodził się zarząd Europejskiego Funduszu Stabilizacyjnego. Beata Płomecka. Decyzja o wypłacie pieniędzy to potwierdzenie, że Grecy robią postępy w reformowaniu kraju, napisał w oświadczeniu dyrektor funduszu Klaus Regling. Zielone światło dla przekazania pożyczki dali kilka tygodni temu ministrowie finansów Eurolandu, choć uznali, że najpierw Ateny powinny dostać nieco ponad 1 000 000 000 euro, a resztę dopiero po przekazaniu danych o zadłużeniu państwa. Teraz Europejski Fundusz utworzony, by pomagać krajom z problemami finansowymi,
Miami ogłosił, że dane zostały dostarczone i możliwa jest wypłata całej transzy pożyczki. Obecny pakiet finansowy, z którego Grecja otrzymuje pieniądze, wynosi 86 miliardów euro i jest trzecim programem realizowanym od 2010 roku. Od tego czasu władze w Atenach są zależne od wsparcia międzynarodowych kredytodawców, jednak znaczną część pieniędzy przekazują na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Komisja Europejska ma nadzieję, że na przełomie roku dojdzie do porozumienia z pożyczkodawcami w sprawie zmniejszenia zadłużenia Grecji. Amerykańska Polonia jest podzielona w ocenie kandydatów na prezydenta. Część Polaków mieszkających w Stanach chce zagłosować na Trumpa, a część na Clinton. Jednak w tym roku wśród Polaków wyjątkowo dużo jest osób niezdecydowanych. Ci, którzy mieszkają na Jackowie w Chicago, deklarują, że zagłosują na Donalda Trumpa. A osoby, które pochodzą z centrów dużych miast, jak Nowy Jork czy Chicago, popierają Hillary Clinton, ale wielu wciąż jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos 8 listopada. Niezdecydowana jest m.in. pani Teodora Zjeckowa, która jest konserwatystką, ale nie podoba jej się kandydatura Trumpa. To jeszcze 2 tygodnie, jeszcze człowiek radzi, jak posłuchać, a jakieś jeszcze wywiady i tak dalej. Kongres Polonii Amerykańskiej, jedna z największych organizacji polonijnych, nie poparł w tegorocznych wyborach żadnego z kandydatów. Wyjaśnia to w rozmowie z Polskim Radiem prezes tej organizacji Frank Spula. Jak organizacja, my musimy współpracować z obydwa partie, zależy kto jest wybrany jako kandydat na stanowisko prezydenta. Myśmy więc neutralne, my wspieramy wydany rząd. W ostatnich tygodniach kongres spotkał się w Chicago z Donaldem Trumpem i próbował zorganizować spotkanie z Hillary Clinton. Jak relacjonuje z Chicago specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Sobielski, 8 lat temu niewielu konserwatywnych Polaków zagłosowało na demokratę Baracka Obamę. A powodem był kryzys finansowy, który pojawił się za czasów republikanów, a który mocno uderzył Polaków po kieszeni. Szacuje się, że w Stanach mieszka niecałe 10 milionów Polaków, co oznacza, że to 3% całej populacji USA. W Wenezueli rozpoczął się narodowy dialog. Rozmowy rządu z opozycją na temat poprawy sytuacji kraju i niedopuszczenia do niepokojów społecznych. Do zbliżenia zmianych stron doszło m.in. dzięki interwencji papieża Franciszka, który wysłał do Caracas swojego przedstawiciela Emila Pola Czerinia, nuncjusza apostolskiego w Buenos Aires. W Wenezueli brakuje podstawowych lekarstw i produktów żywnościowych. Rośnie też napięcie między rządem a opozycją, która usiłuje zorganizować referendum przeciwko prezydentowi kraju Nicolasowi Maduro. Na żądanie papieża w negocjacjach rządu i opozycji uczestniczy jego wysłannik. Podczas spotkania reprezentantów rządu z opozycją został zainicjowany dialog narodowy. Celem negocjacji, które wkrótce przeniosą się do Caracas, na wyspę Margaritę, będzie zawarcie porozumienia i zagwarantowanie pokoju w kraju. W poniedziałek w Watykanie papież przyjął na prywatnej audiencji Nicolasa Maduro. Po zakończeniu spotkania polityk poinformował, że Franciszek zachęca go do odważnego rozpoczęcia dialogu. Tymczasem Kościół katolicki, jak się okazuje, nie jest przeciwny kremacji. Podtrzymuje jednak zakaz przechowywania prochów zmarłych w domu, dzielenia ich i rozrzucania w środowisku. Przypomina o tym ogłoszona w Watykanie instrukcja Kongregacji Nauki Wiary dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji. Już w 1963 roku ten sam urząd stwierdzał, że kremacja nie jest sama w sobie sprzeczna z religią chrześcijańską. Obecna instrukcja utrzymuje w mocy to stanowisko. Podkreśla się jednocześnie, że prochy zmarłego muszą być przechowywane z zasady w miejscu świętym, czyli na cmentarzu, lub jeśli trzeba, w kościele. Przechowywanie ich w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone. Podobnie jak rozrzucenie prochów w powietrzu, na ziemi lub w wodzie albo w inny sposób, ani też przerabianie kremowanych prochów na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty. W przypadku, gdy zmarły notorycznie żądał kremacji i rozrzucenia własnych prochów w naturze, należy odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych. Zakażenia wirusem HIV to w Chinach wciąż temat tabu, ale także poważny problem. Chińczycy niechętnie poddają się testom przesiewowym. Z problemem zmierzył się jeden z chińskich uniwersytetów, który wprowadził na uczelnię automaty z jednorazowymi testami na HIV. Więcej
w relacji Tomasza Sanewicza. Automaty z testami pojawiły się w położonej z południowo-zachodniej części Chin prowincji Sichuan. Władze chcą nakłonić głównie studentów do poddania się badaniom, oferując zestawy w promocyjnej, jak na chińskie warunki, cenie. Testy z automatu kosztują 10-krotnie mniej niż te sprzedawane komercyjnie. Według danych ONZ w 2015 roku w Chinach mieszkało około 500 000 osób zarażonych HIV. To jednak dane oficjalne. Szacuje się, że rzeczywista liczba może być o wiele wyższa. Ambasadorką dobrej woli przy Światowej Organizacji Zdrowia jest żona obecnego prezydenta Chin, Peng Yuan. Pierwsza dama Chin w swej działalności zajmuje się także pomocą osobom zakażonym wirusem. To jednak ma ograniczony wpływ na postrzeganie problemów w Chinach, gdzie zakażenie za temat tabu uznają zarówno społeczeństwo, jak i władze. Astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Francuz Thomas Pesquet mówił, że jest gotowy do planowanego na listopad lotu na międzynarodową stację kosmiczną. Właśnie kończy długi trening w ośrodku szkoleniowym tak zwanym Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Rakomacie. Pesquet jako mechanik pokładowy będzie musiał w razie czego przejąć kontrolę nad lotem kapsuły Sojuz, dlatego musiał spędzić długie godziny w symulatorze odziany w kosmiczny skafander. Teraz mówi, że może już lecieć, podobnie jak dwoje pozostałych członków jego załogi, Amerykanka Peggy Whitson i Rosjanin Oleg Nowicki. Oni są gotowi, widzę to w ich oczach. Jesteśmy już zmęczeni symulatorami. Chcielibyśmy wreszcie wsiąść do prawdziwego statku i polecieć w kosmos. Pesquet jest stosunkowo młodym astronautą, ma 38 lat. Startuje z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie 15 listopada. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Z powodu nieobecności przedstawiciela prezydenta Dudy Trybunał Konstytucyjny odroczył do 29 listopada rozprawę dotyczącą nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Prezydent skierował tę sprawę do Sądu Konstytucyjnego w sierpniu ubiegłego roku, a była to pierwsza ustawa przyznana przez prezydenta w ramach kontroli prewencyjnej przed jej podpisaniem. Sędziowie mieli się nią zająć w pełnym składzie, ale nie pojawił się ani przedstawiciel prezydenta, ani przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego. W konsekwencji sędzia Stanisław Biernat powiedział, że sprawa ta musi zostać odroczona. Szef Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, Marek Magierowski, wyjaśnia, że prezydent nie wysłał swojego przedstawiciela, gdyż ta sprawa powinna być rozpatrywana w pełnym składzie. Tymczasem prezydent Rzepliński podjął bezprawną decyzję o niedopuszczaniu do orzekania trzech sędziów, Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Prezes Rzepliński tym samym uniemożliwia im wypełnianie obowiązku sądowego, mimo że otrzymali oni legitymację sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dostają pensje oraz wszystkie inne oświadczenia przynależne wszystkim sędziom Trybunału. Przypomnijmy, ustawa zaskarżona została przez Andrzeja Dudę ze względu na ścieżkę legislacyjną. Prezydent miał poważne zastrzeżenia co do trybu rozpatrywania przez Sejm senackich poprawek. Prewencja zamiast represji, obowiązkowe kamery personalne dla policjantów to główne założenia projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Do Laski Marszałkowskiej został wniesiony przez klub Kukiz15, by uniknąć konieczności zbierania podpisów obywateli. Prezes stowarzyszenia, profesor Artur Mezglewski, mówił w Sejmie, że proponowane zmiany zwalniają policję od niepotrzebnej biurokracji, gwarantując jednocześnie kierowcom poszanowanie ich praw. Nie może być tak, że jedynym dowodem jest zeznanie policjanta. Obywatel ma prawa, także na drodze. Nawet sprawca ma prawo odpowiedzieć: sprawdzam ten wasz pomiar, te wasze kontrole. Tymczasem policjant zeznaje na okoliczność swojej interwencji. No cóż on powie na swoją niekorzyść? Oni nie powinni chodzić po sądach. Niech oni robią to, do czego są powołani, czyli na bezpieczeństwo. Emil Rau ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze, znany jako łowca radarów, wyjaśnił, że wszelkie interwencje policji powinny być nagrywane, by ograniczyć biurokrację oraz możliwość nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy. Policjant, który będzie wyposażony w taką kamerę personalną, kompletnie się nie musi niczego obawiać, pod warunkiem, że działa zgodnie i na podstawie prawa i swoją pracę wykonuje od początku do końca rzetelnie. Paweł Szramka z klubu Kukiz15 powiedział, że projekt był konsultowany z kierowcami i z policjantami, którzy nieoficjalnie popierają zawarte w nim rozwiązania.
Policjanci są zadowoleni, aczkolwiek żaden nie powie nam tego wprost, ponieważ wygląda sytuacja tak, że komendanci nakładają wręcz obowiązek na policjantów, że muszą zebrać w danym dniu 7 do 10 mandatów. Oni nie lubią tej sytuacji, ponieważ muszą karać swoich znajomych. Tu powinna działać prewencja. Policjanci powinni być premiowani za to, że w danym terenie jest bezpiecznie, że nie dochodzi do wypadków, a nie tak jak to wygląda w chwili obecnej, że jeśli nabije odpowiednią ilość punktów, wtedy dostaje premię. Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym wprowadza też prawne podstawy kontroli ruchu drogowego, zrywając tak zwaną kontrolą rutynową jako reliktem przeszłości. Dowodem w sprawie ma być nagranie, a nie zeznanie policjanta. Projekt premiuje bezpieczną jazdę, dając kierowcom, którzy w danym roku nie otrzymają żadnych punktów karnych, 5 punktów bonifikaty na następny rok. Rozwiązanie to ma ograniczyć przypadki kierowania na egzaminy kontrolne tych kierowców, którzy zasadniczo jeżdżą bezpiecznie. Projekt znosi też mandaty za nieokazanie prawa jazdy, bo jak uzasadniają autorzy, fakt jego posiadania można łatwo sprawdzić w policyjnej bazie danych o kierowcach. Daje również szanownym kierowcom prawo do dokumentowania przebiegu kontroli. Stanowi, że zabranie prawa jazdy nie będzie równoznaczne z odebraniem uprawnień do kierowania pojazdem. Zawiera przepisy zrównujące wszystkich właścicieli samochodów do czasowego wycofania zarejestrowanego pojazdu z ruchu. Obecnie mogą to zrobić wyłącznie właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Podczas sierpniowych aukcji sprzedano w sumie 31 koni za nieco ponad 7 milionów złotych. Dzięki nowemu systemowi rozliczeń więcej pieniędzy trafi bezpośrednio do państwowych stadnin koni. Rzecznik prasowy ANR Witold Strobel wskazuje, że to efekt umowy z nowym operatorem technicznym imprezy, czyli Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Dodatkowo trzy państwowe stadniny zapłaciły też mniej organizatorom Dni Konia Arabskiego. Poprzedni operator pobierał prowizję od każdego sprzedanego konia zarówno podczas aukcji, jak i 3 miesiące później od koni z listy aukcyjnej, które zostały sprzedane. Natomiast Międzynarodowe Targi Poznańskie miały za zadanie zorganizować imprezę, przygotować elementy również promocji międzynarodowej. Uważamy, że to zadanie zostało spełnione. Operator techniczny otrzymał ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie niemal 2 milionów złotych. Taki system spowodował, że przychody z tytułu organizacji Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim mogłyby w większym stopniu zasilać konta stadnin. Stadniny miały do dyspozycji również pieniądze, które były przychodami od sponsorów, ze sprzedaży biletów, sprzedaży kart wstępu czy z wynajmu powierzchni handlowej. Była to kwota niebagatelna, bo 1 390 000 złotych. Te pieniądze wpłynęły na konto stadnin i w związku z tym koszt organizacji imprezy był niższy. Za organizację imprezy stadniny w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce zapłacił łącznie ponad 588 000 złotych. Drony sprawdzą jakość powietrza w Bytomiu. Dziś na tamtejszym rynku jedno z urządzeń zostało przetestowane przez Główny Instytut Górnictwa. Dron za pomocą laserowych mierników rejestruje stężenie pyłu oraz dwutlenku i tlenku węgla. Jak mówi Andrzej Panek, zastępca prezydenta Bytomia, bezzałogowce będą w stanie wykazać źródło i wielkość zanieczyszczeń. Zależy nam na czystym powietrzu, podkreśla. Chcemy iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, na bieżąco móc sprawdzić na te poszczególne emitory, jakie jest unoszone zanieczyszczenie, ale też długoterminowo myślimy o jakiejś takiej mapie emisji, żeby móc zwrócić uwagę, jak to wpływa długoterminowo na stan powietrza. Jeżeli drony się sprawdzą, będą mogły być wykorzystane także w innych miastach aglomeracji, mówi Stanisław Prusek, który jest dyrektorem naczelnym Głównego Instytutu Górnictwa. To urządzenie musi być lekkie, musi być mobilne, żeby móc się wzbić i nadlecieć nad każdy obiekt, który jest źródłem tej emisji. Marzenie moje jest takie, oczywiście, żeby latały nad wszystkimi miastami, dowolnymi punktami Górnego Śląska, żeby stworzyć taką sieć monitoringu, żeby to powietrze było czyste w naszym regionie. Docelowo dane uzyskane z dronów mają być udostępniane Straży Miejskiej. Przez miesiąc działania system do wykrywania zniesławień Polski w internecie odnalazł 200 naruszeń dobrego imienia naszego kraju. System 19 września uruchomiła Reduta Dobrego Imienia i prezes Maciej Świrski powiedział, że ten system ma zwiększyć efektywność walki z określeniami, które zniesławiają Polskę, na przykład polski obóz śmierci.
To jest system mający skrócić szybkość działania. Chodzi o to, żeby od wykrycia zniesławienia do reakcji był jak najkrótszy czas, bo nasze doświadczenie już jest takie, że od szybkości działania bardzo wiele zależy. Bo ci, którzy w sposób intencjonalny używają sformułowania polskie bezkoncentracyjne, gdy spotkają się z oporem, no to wycofują się. A osoby, które używają tego sformułowania w sposób wynikający z ignorancji, głupoty, niewiedzy, no to jeżeli szybko się spotkają z oporem, to także zmieniają swoje nastawienie. Maciej Świrski wyjaśnia, że obecnie wiadomo o nadużyciach przez duże gazety, magazyny czy znanych polityków lub osoby publiczne. Tymczasem system ten będzie penetrował internet w poszukiwaniu najmniejszych nadużyć. To jest system, który w sposób inteligentny odpytuje wyszukiwarkę Google. I w sposób inteligentny prezentuje te dane. Więc mamy efekty lepsze, niż żeby ktoś siedział i na piechotę się przez to przebijał. Druga sprawa, budujemy bazę danych osób, które dokonały takiego zniesławienia. Gdzieś tam jakiś dziennikarz, czy jakiś bloger, czy ktoś na Facebooku. Czy pierwszy raz mu się zdarzyło, czy też ktoś to w sposób intencjonalny od lat wyszkaluje Polskę. No, musimy wiedzieć, kto to jest. Świrski wyjaśnił, że wykrycie nieprawdziwego zniesławiającego polskie określenia to dopiero początek drogi. Po wykryciu zniesławienia wdrażamy naszą procedurę przeciw zniesławieniu. No, jedno z elementów tej procedury jest także droga prawna. Przede wszystkim wzywamy do poprawy. Jeżeli nie ma reakcji, no to wdrażamy postępowanie prawne, albo też zasypujemy takiego delikwenta dziesiątkami tysięcy maili. Mamy system petycyjny. No i oczywiście, jeżeli jest droga prawna, to organy państwa polskiego działają. System do wykrywania zniesławień Polski w internecie poszukuje m.in. kłamliwych greszczeń, takich jak polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci czy polskie getto. System poszukuje haseł w wielu językach, głównie po angielsku i niemiecku. Trwało przeszło półtora miesiąca i był najdłuższym strajkiem w Polsce Ludowej. Mija właśnie 35 lat od rozpoczęcia protestu studentów i pracowników Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Jeden z ważniejszych postulatów dotyczył określenia transparentnych zasad wyboru władz uczelni. Kiedy rektorem został popierany przez komunistyczne władze Michał Hebda, studenci i pracownicy naukowi WSU przystąpili do strajku okupacyjnego. Zdaniem historyka Sebastiana Piątkowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej było to wydarzenie bez precedensu. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że był to strajk międzynarodowy. W Wyższej Szkole Inżynierskiej przebywał wówczas stypendysta z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który przyłączył się do strajku. Po powrocie do swojego kraju miał z tego powodu poważne problemy. Wiceprezydent Radomia Karol Semik był jednym z protestujących pracowników uczelni. Po latach wspomina wyjątkową solidarność różnych środowisk. Tutaj było wsparcie inteligencji, środowiska chłopskiego, środowiska kościelnego. Trochę mało, jak gdyby znany epizod z historii miasta Radomia, on powinien mieć większy wymiar historyczny. Strajk został przerwany 13 grudnia 1981 roku, czyli zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Olsztynianie obejrzeli rekonstrukcję protestu studentów z 1956 roku na obecnym placu Józefa Bema. Zorganizowało ją miejscowe starostwo powiatowe i słuchacze studium aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka. Andrzej Sopryka. Grupa rekonstrukcyjna z Muzeum Techniki Wojskowej imienia Wojciecha Bogdana Kozłowskiego z Żyłowej Doliny, z Wilimowa. Sami milicjanci. Tutaj wspólnie z kolegami zrobiliśmy rekonstrukcję wydarzeń z października 1956 roku. Akurat tamta władza trochę zmiękła. października 1956 roku olsztyńscy studenci zorganizowali manifestację, która miała być wyrazem poparcia dla walczących z systemem komunistycznym Węgrów. Do studentów przyłączyli się mieszkańcy miasta. Liczba protestujących osiągnęła ponad 10 tysięcy, a była to wówczas największa tego typu manifestacja w Polsce. Uroczysta gala otworzyła 7. Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych. Podczas trwającej od poniedziałku do piątku imprezy w Muzeum Niepodległości w Warszawie wyświetlane są dokumentalne, historyczne i patriotyczne filmy oraz te, które nawiązują do obronności. Podczas tegorocznego festiwalu prezentowanych jest 75 filmów z 18 państw. W poniedziałek w auli Biskupa Polowego Wojska Polskiego pod Katedrą Polową w Warszawie twórcom filmów wręczano pierwsze nagrody w postaci replik szabli oraz ikon i pucharu marszałka województwa mazowieckiego. Złotą szablę festiwalu otrzymał Zdzisław Cozak za film Krzyż i Koronę.
odbierając nagrodę, mówił, że w swoim dziele starał się oddać atmosferę czasów, kiedy rodziło się polskie państwo. Ja w swoim chciałem przedstawić najnowszy stan wiedzy naukowców, historyków, archeologów, tego, co wiedzą o czasach, kiedy rodziło się nasze państwo. I ten obraz, no, poprzez inscenizację, poprzez sfabularyzowane sceny, stara się pokazać atmosferę tamtych czasów. Nam jest trudno zrozumieć, ale to było 40 parę pokoleń przed nami i też wybory dzisiaj mogą być różnie oceniane. Wyróżnione zostały też m.in. film Mirosława Borka o liście polskich biskupów do narodu niemieckiego, Rajd Katyński Agnieszki Piwar i Zapomniany Legion Przemysława Bednarczyka. Nagrodzony został również film o polskich męczennikach zamordowanych w Peru zatytułowany Życia nie można zmarnować Krzysztofa Tadeja, a podczas gali mówił on o przesłaniu płynącym z historii śmierci misjonarzy. Ale za chwilę ktoś nam wyjaśni. Cieszymy się, bo dobro zwyciężyło zło, bo to oni zwyciężyli, a nie terroryści. I oni wypełniali te codzienne zadania. Dobro realizuje się nieraz w ciszy. Dobro nie narzuca się na pierwsze strony gazet, czy nie przebija się nieraz do telewizji niestety, ale dobro na trwale pozostaje i zmienia świat. Za całokształt twórczości uhonorowani zostali Hanna Etemadi i Janusz Majewski, a nagrody wręczali m.in. biskupi wojskowi kościołów katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego. Gala finałowa z nagrodami odbędzie się już w najbliższy piątek w stołecznym kinie Luna. 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełomiec. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Na razie nie ma porozumienia w Belgii w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. Spotkanie przedstawicieli regionów i społeczności językowych nie przyniosło rezultatu. Rozmowy mają być kontynuowane dziś w ciągu dnia. Belgia jest jedynym unijnym krajem, który do tej pory nie dał zgody na podpisanie porozumienia CETA. Umożliwia to sprzeciw jednego z belgijskich regionów, Walonii. Nie żyje profesor Jerzy Szacki, socjolog i historyk idei. Miał 87 lat. Przez większość swojej kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W latach 70. pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Profesor Szacki zajmował się m.in. problematyką tradycji pamięci zbiorowej oraz historią polskiej myśli socjologicznej. Był autorem wielu monografii i prac naukowych, z których uczyło się kilka pokoleń adeptów socjologii. Unia Europejska zgadza się na przedłużenie o 3 miesiące kontroli na niektórych wewnętrznych granicach w Unii. Od ponad roku obywatele kilku krajów nie mogą swobodnie podróżować w związku z kryzysem migracyjnym. Szlabany graniczne opuściły Niemcy, Austria, Szwecja, Dania i Norwegia, która nie należy do Unii. Zgodnie z przepisami kraje mogą utrzymywać tymczasowe kontrole graniczne w strefie Schengen za zgodą Komisji Europejskiej. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Szlabany graniczne były opuszczane stopniowo od września ubiegłego roku. Jako pierwsze kontrole wprowadziły Niemcy i Austria na wybranych odcinkach. Później ich śladem poszły kolejne kraje. Już wtedy mówiono o możliwej erozji strefy Schengen, która gwarantowała swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania dowodów czy paszportów na granicach. Mówiono też, że strefa Schengen trzęsie się w posadach. Okazuje się, że taka sytuacja będzie jeszcze przez 3 miesiące. Komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos mówił, że wyjątkowe okoliczności uzasadniają przedłużenie kontroli.
kontroli. Znacząca liczba nielegalnych migrantów, około 60 tysięcy, wciąż jest w Grecji. Te osoby mogą próbować przedostać się do innych krajów, jeśli kontrole na granicach zostaną zniesione. Komisja Europejska ma natomiast nadzieję, że po 3 miesiącach sytuacja się poprawi. Nielegalni migranci zostaną zarejestrowani.